Witam Państwa na pomeczowej konferencji prasowej. IKS Katowice przegrał z Chopin Głogów 2-1. Najpierw o komentarz poproszę trenera gości, pana Ireneusza Mrota. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się z trzech rzeczy. Oczywiście najważniejsze jest zwycięstwo, z tego jesteśmy bardzo zadowoleni. Również z tego, że umknęliśmy do grywki, bo za 3 dni zostawiamy mecz. No i z tego, że mieliśmy się troszeczkę piłkarskiego szczęścia. Myślę, że w tych pierwszych spotkaniach nie było go wcale. Aczkolwiek z Termoli tam przegraliśmy wysoko zdecydowanie. Tak z flotą do przerwy stwarzaliśmy sytuację, nie potrafiliśmy jej wykorzystać. Dzisiaj ta skuteczność była mocną stroną, bo nie stworzyliśmy tych sytuacji za dużo, a strzeliliśmy 2 bramki. Nie zabrakło dużej determinacji, zaangażowania, aczkolwiek no, błędów też nie brakowało, bo kilka razy było bardzo groźnie pod naszą bramką. Także to wszystko, dziękuję bardzo. Myślę, że z przykrojem tego spotkania Chrobry był zespołem, który bardziej chciał. W pierwszej połowie wydaje mi się, że nie dojechaliśmy na to spotkanie. Zamiast nabierać pewności z każdą minutą, z każdą akcją, to ją traciliśmy. I tak ta pierwsza połowa wyglądała. W momencie, kiedy strzeliliśmy bramkę, wydawało się, że coś zaczyna się dziać, możemy gdzieś tam stworzyć kolejne sytuacje. To przez znowu bardzo proste straty, bardzo proste niecelne podania przez środek boiska nadzialiśmy się na taką kontrę, po której był rzut karny. Tak jak powiedziałem, myślę, że Chrobry zdecydowanie bardziej od nas chciał tutaj wygrać i gratuluję trenerowi zespołu, drużynie Chrobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zachęcam do zadawania pytań. W drugiej połowie przeszliśmy z powrotem na ustawienie czwórko obrońców. Czy będzie pan konsekwentnie teraz próbował dalej piątką grać, czy jednak sytuacja, która nastąpiła po Miedzi Legnica, gdzieś tam zmusiła nas też do jakichś przemyśleń, prawda? Musimy pamiętać o tym, że wypadło 2 środkowych obrońców. Na dzisiaj gdzieś tam mogliśmy z nich skorzystać z obu, bo był to mecz pucharowy, natomiast w kontekście tego meczu, który przed nami w lidze, szukaliśmy też innych rozwiązań. Skoro ta gra w pierwszej połowie z tą trójką obrońców wyglądała jak wyglądała, postanowiliśmy coś zmienić. Myślę, że w drugiej połowie na pewno ta gra była lepsza, ale też gdzieś tam nie na tyle, bym powiedział, skuteczna, na ile byśmy sobie życzyli. Nie widzę dalszych pytań, także na zakończenie chciałbym dodać, że dzisiejsze spotkanie oglądało 1640 osób. Dziękuję bardzo i dobranoc. Dziękuję.